Cześć, witajcie na moim kanale. Zabieram Was do Bereszki. Są to subiektywne zakupy ze mną, czyli pokazuję Wam to, co mi się podoba. Z moim komentarzem niekoniecznie on dotyczy ubrań, ponieważ lubię sobie z Wami pogadać. I to taka informacja dla moich nowych widzów. Tu mamy taką kurtkę za 79, ale chcę Wam coś pokazać takiego, co się rzuca w oczy. Wiecie, nie chcę Wam takich standardowych ubrań wszystkich pokazywać, tylko coś takiego wow, co jest warte swojej ceny też. O, tu mamy taki podkoszulek za 59. I kochani, też jest problem, jak jest muzyka, ponieważ czasami muszę podkładać dźwięk i nie zawsze jest mój komentarz. Ale to dlatego, że są prawa autorskie dotyczące muzyki. To też taka informacja. Za 69 z Britney Spears podkoszulek. I idę dalej. Mamy fajne białe, ale ten róż mi się podoba i róż króluje w tym roku. I jest te spodenki za 69 zł. Tak. I kochani, idę dalej, bo chcę Wam pokazać jak najwięcej. A sklep jest duży, ale jakichś takich fajnych rzeczy, takich wiecie, no takich rzucających się, że ktoś się Was pyta, co to za zajebiste rzeczy. O. Idę dalej i widzę kurtkę malinową. Coś mam na róż, słuchajcie. Ale róż w tym roku króluje. Fajna kurtka, fajna cena. Bawełna, jeans. Tak przypomina mi lata 80. Ciekawy krój. I bardzo mięciutka, bardzo miła w dotyku. Fajnie jest zrobiona, słuchajcie. Jest różowa. Ale jest też jeansowa. O. Jest jeansowa i jest też czarna. Chociaż mi się podoba ten róż osobiście, więc te kurtki mogę polecić. Bardzo są miłe w dotyku, bardzo fajne. Dobra, idę dalej, bo widzę fajne podkoszulki, ciekawe. Tutaj, ten mi się rzucił taki ciekawy i cena to jest 69 zł. O. Bardzo fajny, taki rockowy. Mhm. I kochani, bardzo dużo jest ludzi, więc musicie mi wybaczyć, ale to nie jest film chaotyczny, tylko to jest film unikający filmowania ludzi. Nie każdy sobie to życzy. Tu mamy też taką kurtkę ciekawą, znów w różu i zobaczymy cenę. 200 zł. Ale ona już jest taki grubszy materiał, grubszy. Ona jest taka bardziej ocieplana niż ta jeansowa. Tamta jeansowa malinowa bardziej mi się podoba. I widzę fajne spodnie. Jedne takie ciekawe spodnie, inne za 169 zł, jeżeli szukacie czegoś innego. Ale widzę fajne jeansy, idę w ich kierunku. Tu jeszcze taki fajny podkoszulek, taki ala dresowy. I słuchajcie, 69 zł, tak on się prezentuje. I jest piękny błękit. O, piękny. I do tego są spodenki. O, to bardzo mi się podoba. Spodenki po 59 zł. Bardzo mi się podoba ten komplet, tak na lato, na wyjazd. Śliczne to jest. Taka bluza i do tego spodenki. Mhm. Bardzo mi się podoba to. Bluza 70 i spodenki, słuchajcie. Spodenki 60. To za 130 zł taki fajny dresik, taki letni. Bawełna. Jeszcze jest szary, ale nie widzę bluzy. Ale ten błękit mi się podoba bardzo. I to sobie chyba przymierzę, powiem Wam. I podoba mi się krem, ale krem to jest tak, może się brudzić, ten błękit mi się podoba. I widzę te spodnie, zaraz Wam pokażę. O. I spodnie prezentują się tak. Są to takie ala joggersy jeansowe. I całość, słuchajcie, prezentuje się tak. Są zwężane, ale są bardzo ciekawe. Widzę też fajną kurtkę jeansową.
Wiecie co, zachęcam też do chodzenia do różnych sklepów, które wydają Wam się, że nie są dla Was. Ponieważ możecie niekoniecznie w sklepie, którym takim jak Bereszka jest takim bardziej młodzieżowym, to niekoniecznie tam są tylko rzeczy młodzieżowe, ale możecie na przykład taką fajną koszulową kurtkę, taką a la kurtka, a la koszula kupić, która jest elegancka według mnie, w fajnej cenie. Więc zachęcam Was też właśnie do odwiedzania sklepów, których normalnie nie odwiedzacie. I do przekonania się, co tam w środku jest. Nie do omijania właśnie tych sklepów, tylko tak z ciekawości. Teraz na moim kanale możecie zobaczyć 249 zł, fajne młodzieżowe buty. Ale powiem Wam, takie buty mogą być dla każdego, w każdym wieku, kto chce się podwyższyć, dodać sobie centymetrów, bo patrzcie ile centymetrów, a chce mieć ciekawy but, bardzo oryginalny i ładny. No i te buty są nawet lekkie, Wam powiem. O, takie białe. Traktory są teraz modne, ale wiecie, nie każdy takie buty lubi, ale ta kurtka, ta różowa, powiem Wam, że jest bardzo ładna, taka klasyka. O, a róż jest w tym roku modny, do tego czarne jakieś eleganckie spodnie, jakiś czarny top i rozpięta super. Dobra, idę dalej. No i słuchajcie, zobaczę może dodatki, jest duża kolejka też do kasy, ale tu jeszcze rzuciła mi się taka fajna kurtka. O, taka bomberka za 169 zł. Niby młodzieżowa, słuchajcie, ale mi się wydaje, że to jest dla każdego. Ta kurtka. Zielony kolor jest modny i z takim fajnym, o, printem. Bardzo ładna. O, i idę dalej. Chciałam Wam pokazać biżuterię, ale jest problem, bo jest dużo ludzi przy kasie i stoją akurat na wysokości biżuterii. Tutaj Wam pokażę jeszcze rzeczy męskie, które też są bardzo ładne. I kochani, taka fajna, długa koszula na krótki rękaw. I jaka cena? O, cena 100. Tak, żebyście mieli mniej więcej wgląd, jakie są ceny rzeczy męskie. I idę dalej. I fajna kurtka za 69 zł, to bardzo dobra cena. Słuchajcie, taki jest tył, a zaraz zobaczę przód. O, muszę przewiesić jedną ręką, jest, powiem Wam, trudno. O. Nie, to była cena czegoś innego, tak dziwnie wisiała kurtka 200 zł, słuchajcie. Bo za 69 to by był faktycznie hit, taka kurtka, ale ciekawa, fajna, inna. Ten podkoszulek jest fajny. Nie wiem, czemu te rzeczy tak są odwieszone, ale to chyba ludzie tak podwieszali. Te spodnie 169. Też ciekawe, jak ktoś chce mieć coś innego, oryginalnego. Jeżeli ktoś już ma dużo takich rzeczy, wiecie, klasyczny i potrzebuje po prostu kupić sobie jakąś taką rzecz, wow, jedną, ale trochę inną. Tu za 119, ale to taki bawełna z lnem, fajny skład. I tu taka kolorowa podkoszulek, koszula za 119. Kochani, jeżeli ten film Wam się podobał, subskrybujcie, lajkujcie. Zachęcam do odwiedzenia sklepu, który normalnie nie odwiedzacie i do przekonania się, co w nich jest. A tutaj jeszcze taki wisiorek męski jest, ale patrzcie, jaki fajny. Więc mogłabym ja go ubrać i on jest jeszcze z perłami, słuchajcie, patrzcie. Więc równie dobrze ten męski wisior mogłabym ubrać ja i zobaczę, jaka cena. A z tyłu, widzicie, fajna biżuteria się trafiła i cena 59 zł, więc wiecie, ja bym też mogła ubrać tą biżuterię, więc nie zawsze trzeba się też kierować, że męskie jest tylko dla facetów rzeczy. O, do następnego, cześć, pa!